Witajcie na moim blogu w to zimowe, śnieżne popołudnie. Oj dzisiaj była tutaj zawierucha niezła. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o mojej przygodzie z mydłami. W tym roku zrobiłam pierwsze swoje mydło. To jest mydło proste, glicerynowe z kozim mlekiem. W zasadzie na gotowej bazie, tylko dodałam troszeczkę tutaj olejku eterycznego, żeby miał przyjemny zapach. Natomiast za sukces swój uważam to, że zrobiłam pierwszy raz mydła sodowe. Może nie są one przepiękne jakieś takie, bo jak byłam na warsztatach, to naprawdę robiły dziewczyny cudeńka, ale ja się wreszcie odważyłam. Bo kosmetyki generalnie naturalne, no to robię już jakieś 6-7 lat. Natomiast no głównie to były kremy, maści, szampony, odżywki, balsamy, żele do kąpieli, tego typu balsamy do ust, czy ewentualnie perfumy w różnych formach. Natomiast no jakbyś powiedzieć, mydeł się nie tykałam, ale 2,5 roku temu byłam na warsztatach u Ewy Ambroży w Chaściarni, no i Krzyśka Kalęby, gdzie przez 4 dni, to był taki maraton, robiliśmy przeróżne kosmetyki, no po prostu wszystko tam było. I z 1,5 dnia zajęły mydła, różne oczywiście. Natomiast sama się nigdy nie odważyłam zrobić, trochę się bałam tych reakcji chemicznych, no bo trzeba tam jednak zachować dosyć dużą ostrożność i wszelkie zasady bezpieczeństwa. Potem robiłam jeszcze z moją koleżanką Hanią, którą poznałam też na warsztatach i no ona jest już świetna w tym mydleniu, więc uczyła mnie, ale tak jakoś nie poszłam za ciosem i nie zrobiłam tego od razu i dopiero w tym roku zrobiłam wreszcie samodzielnie te mydła sodowe. No jest to jedno z moich postanowień na ten rok, że właśnie będę pracować nad tym, żeby te mydła i potasowe, i sodowe, żebym je po prostu nauczyła się robić. Żeby one nie były takie jak to pierwsze, takie dosyć no, proste w formie. Jest to mydło sodowe o zapachu lawendowym. Natomiast na temat tego, jaki to jest skład, napiszę na moim blogu, jeżeli kogoś to będzie interesowało, a tak naprawdę to myślę, że każdy powinien jednak przejść ten warsztat z kimś, żeby to zobaczyć, jak to wygląda, żeby mieć takie większe wyobrażenie o tym. Ale i tak jestem z siebie bardzo dumna, że wreszcie się zdecydowałam, zrobiłam te mydła. I teraz one sobie muszą przez 6 tygodni leżakować, żeby te wszystkie reakcje chemiczne tam w środku prawidłowo zaszły. No w tej chwili nie można, wiadomo, ich używać, bo można sobie jakąś tam lekką krzywdę zrobić. No tak to jest z mydłami sodowymi. No i tyle. Chciałam się tylko pochwalić i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl. Do zobaczenia wkrótce.